Jest różowa. No, za ten ciuchem będę pasował. A jasne, szeroki kąt. Ja mam szeroki. Nasz wagon. Wsiadamy. Jesteśmy w środku, więc bez różnicy, gdzie wsiądziemy. Już czerwone mamy. Na czerwonym stoimy. E, co ważne, jest 68 E. Teraz zadanie polega na tym, żeby tam przejść. Tam idziemy pizzę. Proszę tutaj jeszcze ładnie w kolejce ustawić do wyjścia, nie pchać się. Troszkę jazdy fajnie tutaj wygląda. Powrotny. Jak się tutaj by się trafiło. A co to, budyń? Na pewno. Nie, dookoła, pójdziemy tyłem. Następne dwa budynki są. O, drzwi. No, prawie działają. Więcej drzwi. Uwaga, tu jest studnia. No. O, zobaczcie tutaj. Tam jest tunel. Widzicie? Ten, co tam wchodzi. Tylko zamurowali go nam. Nie mogli tutaj pobierać opłat za wejście, żeby ludzie za darmo nie chodzili, to też nie.
jest to i kurczę zamurowali nam. Ale dużo będzie zamurowane. Weź trzymaj kręć. Ja załączę do odpowiedniego ten. Sound tracka. To nie to. To jest to. Czuję się kręci. Tak. Chodź, Joniku. A tutaj kapie coś. Solanka, to są jak tężnie. A liźni? Wdychaj. Tu by smakowało chyba pewnie gliceryną. A teraz mam najważniejsze. Rozkład map. Rozkład map. Mapa rozkładu tuneli. O, ja znowu miałem latarkę w ustach. Weź, trzymaj. Nie będziesz miał problem, żeby to zmontować. Jak nie wrócimy, nie będzie czego montować. Więc tak, my jesteśmy teraz... Na początku tunelu. Tak, tutaj. Tu, w tym układzie. Czyli on skręci w jedną ze stron. Lufcik. To jest tam. Klimatyzacja. Air condition. Chyba miał jakiś problem, że im wyrwało. Albo uciekali. Nie są długie, są krótkie i mamy mapę. Mam się czuć lepiej? No. A nie jest ci lepiej? Tam fajnie wygląda ten świetlik teraz. Żegnaj świecie. Wyjmij mi jednego z tych z czerwonych. Proszę. Bo tutaj będzie za. Świetlik zabieram. Nie będziemy tędy wracać? Nie będziemy tędy wracać. Idziemy? Idziemy. O. Tunele były tak połamane, że jeżeli coś znowu by wybuchło, to żeby wiesz, fala uderzeniowa się rozpraszała, a nie całość poszła w jednym kierunku. I to jest taki jakby schowek życia, że jak był wybuch, to ludzie wybiegali i mieli, wszystko by poszło na zewnątrz, a ludzie mieli się wziąć i tutaj przeżyć. Bardziej taka teoria niż praktycy by to praktycznie dało radę.
Ale tak to wyglądało. I zobaczcie, skąd przyszliśmy. Widzicie, pod wrażeniem. Stamtąd, żeśmy poszli tutaj. No, jak się patrzę w twoją stronę, to ci świecę w oczy, no. Mam. Można przejść tędy. No to idziemy. To już pierwsza sprawa, my sobie pójdziemy tam do góry, ale zobaczcie, że jak tutaj się idzie i chodzi się jeszcze niżej, to już zaczyna robić cieplej. Ogrzewanie? Nie, myślę, że nie było po prostu łatwo. Tutaj zostańcie, żeby dało mi to moment. Dobra, to może być dobry tunel, więc tak, czekacie, to zostawiam. Szybko się kończy światło. Kuszą, nie? Bardzo kuszą. Niestety nie mamy czasu, pomimo że wszyscy byśmy chcieli, więc idziemy dalej. Kolejny rok. Co ci mówię? No? Ja zobaczę, czy tam jest wyjście i nas najwyżej zachowam. Dobrze. Co? Olać to. Idziemy dalej. Nie, ale jak będzie zdecydowany. Jak drogie panie, obiekt noclegowy spełnia pokryte w nim nadzieje? Za tę cenę? Za tę cenę, dokładnie. I przede wszystkim ważne, że obsługa kuleni jest nachalna. I ważne jest to, że jest i wanna, i prysznic. Tak, gdzie, gdziekolwiek. Nie? Wysoko jesteśmy już całkiem. Orlen. Teraz weźmiemy cię gdzieś do góry i każemy patrzeć w dół. To co, idziemy? Nie mamy wyjścia. W poprzedniej miałem okazję, jak tutaj bym kurczę, ten nie dostanie kurczę do stosowania rzeczy, był tak na sznurówkę, które mogło się w każdej chwili rozwiązać. Odleciał na łeb na szyję. Z naciskiem na szyję. Naciskiem na odleciał. To samo spadanie nie jest niebezpieczne. To właśnie to polega na tym, żeby nie trafić w ziemię. Dobra, no na sam duch, nie? Na sam duch, no. Jest tam jakieś wyjście, Paulina, czy nie? Nie.
Pokiwaj. Musicie to wejść. A. Chodźcie. Idziemy. Drzewo wyrosło na wejściu, no. Chamstwo. Nie miało gdzie urosnąć. No proszę. Konkurencja. Stoję mi po perze. A widzimy jakiegoś nietoperka? No. Nawet chyba to może nie zasłonić. Na tej stacji, dotąd obiekt jest do 4 przy salonie 1.